Moje główne obowiązki to przede wszystkim kontakt z organizacją Ironman, czyli jestem takim pierwszym punktem kontaktu dla nich w naszej strukturze w Polsce. Poza tym kieruję szeroko pojętym marketingiem, czyli wszelkie kwestie związane ze współpracą z mediami, z komunikacją eventu, również grafikami, w jakiś sposób prędzej czy później trafią na moje biurko. Na samym evencie najwięcej czasu spędzam w centrum prasowym. Często zdarza mi się przygotowywać relacje z eventu, współpracuję z ekipami foto, wideo. Często również prowadzę odprawy techniczne i to jest taka rzecz, którą bardzo fajnie wspominam, bo daje mi kontakt z zawodnikami. No i mam ten przywilej, ten zaszczyt również uczestniczyć w ceremonii wręczenia slotów. No i muszę przyznać, że nie mogę się doczekać, żeby w końcu wręczyć slot na te legendarne Hawaje. Myślę, że takie sytuacje, które gdzieś tam zapamiętuję z tych eventów, to na przykład spotkania po latach ze znajomymi gdzieś ze szkoły średniej, ze studiów, z którymi nie widziałem się wiele lat i nagle okazuje się, że po kilkuletniej przerwie spotykamy się na środku plaży w Gdyni, gdzieś tam rano przed startem, czy na mecie w Warszawie. Wpadamy na siebie zupełnie przez przypadek. Cześć, cześć, co ty tutaj robisz? No ja organizuję, a ja właśnie planuję zrobić swoją pierwszą połówkę w Ironmanie. To są takie sytuacje, które są mega miłe, widać te emocje u tych osób, fajnie się spotkać po latach, no i móc pomóc im de facto spełniać marzenia. Myślę, że wyzwaniem największym jest skoordynowanie tych wszystkich elementów, które wiążą się z organizacją w ogóle triatlonu, a już szczególnie triatlonu o takim zasięgu, o takiej randze jak zawody Ironman. No my jako firma możemy porównać to do organizacji biegów, która również jest skomplikowana, ale jednak triatlon to są trzy imprezy w jednej, plus cała strefa zmian, plus cała ta logistyka związana z Ironmanem. Myślę, że to jest bardzo wiele szczegółów, bardzo wiele rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, bardzo wiele rzeczy potencjalnie może pójść nie tak i trzeba o tym wszystkim pomyśleć wcześniej. Myślę, że taką wyjątkową historią to jest rok 2016, czyli pierwsza edycja 5150 w Warszawie, gdzie moim zadaniem z samego rana był odbiór szefa regionalnego organizacji Ironman w Europie. Odbierałem go z Okęcia i była taka sytuacja, kiedy czekam na niego już na terminalu, on ma za chwilę wyjść i dostaję SMS-a od Michała Drelicha, że mamy alarm bombowy na starcie. Myślę, że część zawodników dobrze pamięta tą sytuację. No i to myślę, co mu powiedzieć, bo wiem, że za 3 minuty pewnie padnie hej Piotr, what's up? No i jak tutaj dobrze odpowiedzieć na takie pytanie? Także to taka jedna sytuacja. Moje związki ze sportem zaczęły się we wczesnym dzieciństwie. Tak naprawdę można powiedzieć, że urodziłem się z rakietą w ręku. Ta przygoda się zaczęła od rakiety do tenisa stołowego. Przez całą podstawówkę bardzo intensywnie trenowałem tenis stołowy. Później różne rakiety mi towarzyszyły w życiu. Sporo biegałem po korcie tenisowym. Liznąłem trochę badmintona, a w ostatnim czasie moją nową zajawką jest padel, czyli połączenie tenisa ze squashem tak naprawdę. Przez wiele lat grałem też w siatkówkę na pozycji libero, a jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe, no cóż, troszkę biegam, daleko mi do jakiegoś poziomu, który można by się było pochwalić, chociaż ciągnie mnie do biegania w górach, nie ukrywam, a triatlon jeszcze nie, ale myślę, że przyjdzie na to czas.